Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu cyklicznego. Dzisiaj zajmiemy się trzema tematami. Będą dwa tematy sprzętowe, jeden taki powiedzmy, że ogólny. Natomiast to na pewno będą tematy, które są najbardziej uwielbiane przez wszystkich kolarzy, można by powiedzieć. I rzeczy, które najbardziej triggerują wszystkich kolarzy, co mnie osobiście czasem sprawia w lekkie zadumienie. No ale zacznijmy po kolei od tych najbardziej spokojnych tematów. Pierwsza informacja dzisiaj to jest informacja o tym, że Canyon wprowadził swój model Grand Canyon jako rower elektryczny. Grand Canyon e-bike można dostać w przedziale od 12,5 do 14,600 tysięcy złotych. No to są już takie coraz niższe ceny, coraz bardziej te rowery są przystępne. No, jest to na pewno jakaś nowa generacja rowerów elektrycznych. Zobaczymy, jak dalej będzie się rozwijał Canyon. Mamy już Spectrala, mamy też Neurona, jeśli chodzi o rowery elektryczne w stajni Canyona. I zobaczymy, jak ten niemiecki producent będzie dalej swoje te rowery elektryczne rozwijał. Natomiast to, co mnie bardzo ciekawi i interesuje, to jest to, że te rowery już są w coraz bardziej dostępnych cenach, nawet te takie rowery z wyższej półki. Na początku zeszłego tygodnia ta informacja zwaliła się niektórym jak Asparano X-owi w Asterixie całe niebo na głowę. Jeden z ostatnich bastionów, Santa Cruz, padł pod naporem. Popularności e-bike'ów, albo po prostu stwierdzili, że sobie zrobią e-bike'a. Natomiast to, jak strollowali wszystkich hejterów i hecklerów nazwą tego roweru, czyli Heckler CC, no to jest po prostu jakaś piękna sprawa. A żeby było tego mało, no to na swoim Facebooku ten rower zapowiedzieli Let the heckling begin. I no to jest... No oczywiście, że pojawiły się głosy krytyczne, że jak to Santa Cruz robi elektryka i to jeszcze w tak kultowym modelu, no ale wprowadzili go i właśnie tak fajnie go zapowiedzieli, za co mają mój dozgonny szacunek. Zresztą Santa Cruz robi świetne rowery. Także no można powiedzieć, że ten jeden z ostatnich bastionów, chyba jeszcze dwie albo trzy takie większe firmy, chyba Yeti i coś tam jeszcze, chyba Intense nie ma jeszcze elektryków, ale nie dam sobie głowy uciąć. No, w każdym razie Santa Cruz wprowadziła rower elektryczny i dołącza do ogólnoświatowego trendu. Pomyślmy sobie teraz, co może bardziej striggerować kolarzy niż rowery elektryczne. O, tak, dobrze kombinujecie. Osoby transpłciowe w kolarstwie i w sporcie. Otóż UCI ostatnio wprowadziła nowe regulacje właśnie odnośnie osób transpłciowych, które będą ścigały się w wyścigach kategorii UCI. No i są tam wprowadzone takie regulacje odnośnie właśnie ilości hormonów i tak dalej. Ja nie będę się w to wgryzał, bo to jakby nie jest moja działka, bo się na tym po prostu nie znam od takiej strony naukowej. No natomiast fajnie, że UCI idzie jakoś tam z duchem postępu i wychodzi naprzeciw temu, co się dzieje w sporcie, no bo jakby nie unikniemy tego ruchu, no wszyscy jesteśmy ludźmi i chcemy swój ukochany sport uprawiać i nie zabraniajmy tego też innym, a to, jakimi się urodzili, a jakim myślą, że są, to jest w sumie tylko i wyłącznie ich sprawa i niech każdy robi to co lubi. Chyba, że lubisz hejtować ludzi w internecie, to wtedy nie rób tego, co lubisz. A tak na koniec to wam jeszcze wtrącę, że to, co tutaj widzicie na ekranie, to jest Dawid Jankowski, Jankes, nasz kolega, który... możecie go najczęściej oglądać na filmach pozostałych, na prezentacjach rowerów, kiedy właśnie sobie harata w terenie. Tutaj harata na swoim starym komensalu, a w tym sezonie będzie jeździł na nowym rowerze, ale to o tym pewnie za kilka odcinków jakiegoś TikToku wam opowiemy wspólnie z Dawidem. No, na dzisiaj było to wszystko. Dzięki wszystkim za uwagę, dzięki za fajne wszystkie pozytywne reakcje. Widzimy się oczywiście w piątek, a tymczasem ode mnie to wszystko. Dzięki za uwagę, do zobaczenia. Cześć!